Dobra, a więc rozpoczynamy przedostatni pojedynek dzisiejszego dnia. I jednocześnie mecz o półfinał w drabince wygranych. A zwycięzca. Więc wygrany z tego meczu wejdziesz do półfinału. Dokładnie, a za półfinał jest już przewidziana nagroda, bo to będzie minimalnie trzecie miejsce w turnieju. Także jest o co walczyć, jest o co walczyć. No i na północy zaczyna Marian, rozpoczyna od laboratorium. A na południu oczywiście Lazarus, również od laboratorium. I tutaj wiemy już, że będzie robione, będą robione technologie komputerowe szybkie. A jeszcze lagi. Mamy jeszcze lagi, dokładnie. Ale miejmy nadzieję, że to jest tylko chwilowe. Kropki się od razu pojawiają na czacie, więc powinno być ok. Ty się nie śmiej, tak się sprawdza często, gęsto nawet na turniejach, czy ktoś ma lagi, czy nie. Znaczy w takich turniejach, gdzie z domu grają gracze, nie? Dobra. Lazarus. Okej, powiedz, co chciałeś powiedzieć. Już zapomniałem, co chciałem. Dobra, Lazarus dwójką inżynierów dostarcza skrzynki do składu, szyb naftowy wybudowany, rozwój technologii na poziom pierwszy już w połowie wybadany, potem silnik, energia naftowa, silnik spalinowy, silnik na energię słoneczną. Tutaj zawsze jestem ciekawy, czy taki pojazd się faktycznie pojawi u gracza, jak bada tą technologię, i rozwój technologii na poziomie drugim. Dwie elektrownie budowane. Nie będzie to dźwig, albo jakaś komora. Ja stawiam na dźwig, ale no, komora też jest jakąś opcją. W zasadzie Marian tymczasem, tutaj widzimy w ogóle, że obaj zawodnicy na inny build się zdecydowali, bo... Marian optyczny. Właśnie, natomiast Marian. Natomiast Lazarus komputerowy. Więc tutaj trochę Marianowi nie podpasuje początkowa taktyka na snajperów. Znaczy to znaczy nie wyciągnie nic snajperami, ale no, będzie budował ręczną komorę, więc będzie miał ją troszeczkę szybciej. I teraz na przykład pytanie, czy Lazarus odpowie na tą ręcznie sterowaną komorę i zrobi własnych snajperów, tylko właśnie po to, żeby wyciągać takich takich kierowców ciężarówek z środka. Bada on komputerowy, więc będzie chciał sobie zbudować komputerową komorę. Tak, ale po komorze potem szybko może spróbować właśnie jeszcze zrobić tych snajperów. Tylko kwestia jest tego, jak szybko zrobi amunicję nasenną. Marian, już fabryka rozbudowywana, jest też rozbudowa cywilna. Także tutaj no, komora będzie zdecydowanie szybciej u tego zawodnika. Radar już skończony, teraz badane wykrywanie materializacji, także zrzuty na mapie będą również widoczne dla tego zawodnika. A Lazarus... Fabryka już powoli kończona. Lazarus dopiero zaczyna budować swój warsztat. No nie potrzebuje. Ale jednak on musi poczekać na tech. Dokładnie, on nie potrzebuje jej tak szybko jak Marian w swoim buildzie. Zaawansowana sztuczna inteligencja już jest badana. Za niedługo zobaczymy też pewnie dostawiane rozbudowy do fabryki. Dokładnie, pierwsza już się pojawia, druga. No i za chwilkę jeszcze zobaczymy rozbudowę komputerową do tego. I znowu mamy lagi. I teraz pytanie, przez kogo mamy te lagi? Żadnych tików nie wywala. Nie no, to nie jest u mnie na pewno. Jeśli o to chodzi. Ale faktycznie mamy małe ścinki w grze. To miejmy nadzieję, że tych ścinek nie będzie w momencie wymiany ognia pomiędzy obydwoma zawodnikami. Ojojoj, teraz to tak dość poważnie laguje. Test lagów. No, nie laguje. A u mnie tak samo. Okej, Marian buduje drugie laboratorium. Już tak na wczesnym etapie. Marian sobie z nami potestował. Lazarus również. Czyli nie wiadomo w sumie, co tu się dzieje. Dokładnie. Komora Mariana za to wiemy już na pewno, że wyjechała na środek mapy, zbiera pierwsze skrzynki. I 60 skrzynek znajdzie się. Te pierwsze zrzuty akurat dość ubogie na środku. Jeśli o to chodzi, ale on być może tu jeszcze poczeka sobie na kolejny.
A jednak nie, 70 skrzynek jednak mu wystarcza i wraca z tym do bazy. No ja zaraz swoją komorę będzie miał gdzieś tak przed 5. minutą. Co i tak Więc jest. też nie jest jakoś tak źle strasznie. To jest bardzo szybka komora jak na sterowaną komputerowo. Tym bardziej, że pewnie będzie dostawiał od razu dwie takie komory. To jest przewaga tej taktyki, że możesz od razu właśnie budować szybko dwie komory, natomiast w sterowanych ręcznie niby możesz to zrobić, ale gdzieś tam ci tych żołnierzy w pewnym momencie zabraknie. Rozbudowa komputerowa jest już budowana u Mariana. Także sztuczna inteligencja będzie badana, będzie również badane zaawansowane podwozie. Lazarus buduje dwie komory, czyli na dwie komory będzie zbierał sobie surowce z mapy. Natomiast Marian na dwa laby będzie badał sobie technologię. Lazarus w sumie też. Też już dostawia kolejne laboratorium. No to jest to, o czym mówiłem z tymi komorami. Jak się decydujemy na te komory komputerowe, to nie ma żadnych przeszkód, żeby od razu zbudować takie dwie. No chyba, że chcemy mieć wcześniej HG. Tylko, że i tak musimy je najpierw przebadać, więc... Więc komora jest dobrą inwestycją. Na przyszłość, no i stanowi też takie zabezpieczenie. Jeśli jedna komora padnie, zawsze mamy tą drugą. Znowu co lekkie to lagi. Co się dzieje z tą grą? No, w poprzednich meczach nie mieliśmy lagów. To znaczy poza tym momentem, kiedy gubiłem pakiety, ale teraz jest wszystko ok, także... No to któryś z graczy ma problem. Z łączem najwidoczniej. No i komora komputerowa Lazarusa już zbiera z środka mapy skrzynki. Chwilę do niej dołączy druga, no i też będzie budowany dźwig komputerowy. Jest też robona zaawansowana sztuczna inteligencja u Mariana. On tutaj najpierw wybadał sobie zaawansowane podwozie, a dopiero teraz bada zaawansowaną sztuczną inteligencję. A szkoda, bo już ta dobudówka komputerowa mogłaby powstawać w tym momencie w fabryce. Teraz będzie wymiana uprzejmości między graczami na środku. No, ale to akurat Lazarus zdecydowanie lepiej był ustawiony pod te skrzynki, które się pojawiły. No i to on wraca do bazy z 80 skrzyniami. Ma drugą komorę, która na razie stoi w miejscu, ale już od razu ruszona do akcji. Natomiast on nie ma wybadanego wykrywania materializacji, więc nie wie dokładnie, gdzie te zrzuty na mapie lądują. Ale kolejne skrzynie z środka trafiają do niego mimo wszystko. Także mały plusik dla Lazarusa. No zaczął zbierać wolniej, później zaczął zbierać te surowce od ale Mariana. Ma tą przewagę, że ma te dwie komory. I nadrabia teraz tą stratę, dokładnie. Jest też budowany dźwig. Sterowany komputerowo. Więc tak naprawdę teraz wszyscy ludzie Lazarusa mogą się skupić na prowadzeniu badań. No tutaj zaawansowana metalurgia już zakrojkowana. Niedługo będzie mógł Lazarus opracować, budować ciężkie działa. Dokładnie. Budowane też dwie elektrownie po to, żeby fabryka mogła z dwoma laboratoriami bez przeszkód funkcjonować. Marian natomiast swoje ciężkie działa już zaczyna produkować, są ręcznie sterowane. Lazarus nie ma snajperek, więc Marian nie musi się obawiać. Dokładnie. Chociaż Lazarus mógłby wybadać te snajperki tak naprawdę. Tylko potrzebowałby oczywiście rozbudowy jeszcze optycznej, jeśli chodzi o laboratorium. Ale... Podejrzewam, że on woli się skupić na opracowaniu rozwinięć uzbrojenia i... Chociaż ma zakalkowane badania z laboratorium optycznego, więc może o snajperkach też jakiś pomyśli. No możliwe, że tak, ale ten kierowca... Wyjątkowo podobny do Macmillana w komorze Mariana, no mógłby zostać zawsze wyciągnięty. Kolejne skrzynki zbierane przez Mariana, komora ostrzeliwana. I to jest ręcznie sterowane HG, więc on może z powodzeniem dogonić tą komorę.
I co, teraz uda A się ją jednak jak. uratować? Nie. Hej, dobrze, że jest jeszcze ta strefa BT, bo inaczej jeszcze jeden strzał i mogłoby być z nią różnie. No ale No to tymczasem. też jakby Marian spróbował przyblokować tą komorę Lazarusa, no to ta komora by wtedy już nie uciekła. Dokładnie. A teraz Lazarus wie, że musi tutaj dogonić tej budowy HG. Tylko jego HG nie poradzą sobie jeszcze z tym ciężkim działem sterowanym ręcznie. I teraz tak naprawdę tym bardziej przydałyby mu się snajperki. Także zobaczymy, czy będą grane. Jest już laboratorium optyczne, jest wykrywanie materializacji, ale nie ma celownika laserowego. Trochę mnie to dziwi. Że nie chce tracić czasu na zbędne badania. Woli się skupić na rozwinięciu uzbrojenia. Być może. Teraz będzie pojedynek dwóch HG ręcznie sterowanych na środku. Okej, komora podwędziła Dawno. skrzynki, ale HG na to nie zareagowało. Teraz za nią chyba podąży. Ale ona zdąży już spokojnie stąd uciec. No i w lepszej pozycji wydaje się być Lazarus teraz. On będzie miał większy zasięg. Ale tylko po jednej kulce wysłali w swoją stronę i odpuścili. I na tym się skończyło ich spotkanie. Marian buduje drugą komorę, czyli też będzie na dwie komory zbierał. W sumie przydałby mu się w końcu ten mechanik, który steruje tą komorą ręcznie. Wymiana ognia na środku. Komora będzie mocno uszkodzona, ale na pewno jej nie zniszczy Marian. Kolejne HG Lazarusa dojeżdża na linię frontu, także siły są wyrównane. No i mamy 10. minutę, zdjęcie strefy BT. I możemy atakować swoje bazy. No ale co raczej pewnie tak szybko nie nastąpi. Rozwinięcie komputerowe na poziomie trzecim jest już u Lazarusa badane, czyli te jego HG bardzo szybko będą na tym maksymalnym poziomie. No, Mariana też dość szybko, ale jednak to Lazarus ma drobną przewagę w opracowywaniu tej technologii. No i w dodatku Lazarus ma też przewagę nad opracowywaniem rozwinięcia uzbrojenia. Nasz Marian dopiero zaczął badać, a Lazarus jeszcze jest w połowie. Dokładnie. Kolejne ciężkie działa. Dojeżdżają na linię frontu. No to uzbrojenie bardzo powoli badane u Mariana. Na poziomie pierwszym niedawno zaczęte tak naprawdę i tylko trzech naukowców go bada, więc w tym aspekcie będzie mieć Lazarus delikatną przewagę. No i jeśli bitwa rozegra się w odpowiednim dla Lazarusa momencie, to może zdecydować taka właśnie przewaga w technologii chwilowa. Podejrzewam, że większość tych doświadczonych naukowców Mariana siedzi w tym laboratorium komputerowym i bada to rozwinięcie. No tak, to jest. Teraz komora Lazarusa troszeczkę została zaskoczona przez ciężkie działo Mariana. To jest zdecydowanie ważniejsze teraz dla nich badanie, jeśli chodzi o rozwinięcie komputerowe. Marian jest troszeczkę do tyłu z tym badaniem, ale on bada w sile sześciu naukowców tą technologię, podczas gdy Lazarus tylko pięcioma. Także tutaj troszeczkę nadrobi tą stratę niebawem Marian. HG lekko uszkodzone, ale wycofane za linię frontu, także George Gibb będzie miał czas, żeby je naprawić. Oj, Lazarus ma zakorygowane budowę dwóch radarów, więc będzie chciał sobie troszeczkę wizję zwiększyć. No i to i Marian przygotowuje się do jakiegoś ataku z prawej strony na Lazarusa. A Marian w tym czasie tylko ciężkie działa. Tutaj ta komora troszeczkę przeszkodzi. Jedno HG zostanie No i też. wyciągnięte. Oj, chyba Lazarus nie wydał jej komendy odwrotu, ponieważ ona stała bezczynnie. Nawet nie strzelała. Także jedno HG mamy wyciągnięte. No i Marian taką delikatną. Delikatna przewaga dla Mariana zaczyna się zarysowywać na mapie.
Teraz będą te dwa radary dla Lazarusa, także on będzie miał lepszą wizję na pewno. Będzie mógł lepiej reagować na poczynanie swojego przeciwnika. Jest rozwinięcie komputerowe na poziomie trzecim, w tym momencie zrobione dla Lazarusa. Jeszcze chwilkę musi nad nim popracować Marian. Lazarus wciąż nie ma opracowanych tych snajperek. No a przydałyby się, ponieważ kilka czołgów Mariana jednak jest ręcznie sterowanych. Dokładnie dwa. No ale teraz to te komputerowe będą wysyłane przodem. Wydaje mi się, aczkolwiek snajper zawsze mógłby się przydać. W takiej wymianie ognia. Rozwinięcie uzbrojenia dostawiane drugie u Mariana, także będzie już maksymalna dostępna liczba naukowców badać to badanie. Czyli zapewne sześciu w tym lewym laboratorium i dwóch w prawym, czyli ośmiu naukowców w tym momencie bada rozwinięcie uzbrojenia na poziom pierwszy, drugi i trzeci. No i Lazarus podobnie będzie na dwa laby pracował sobie rozwinięcie uzbrojenia. Osoby ich chcą jak najszybciej. Teraz Lazarus przez dłuższy czas nie zbierał materiałów z mapy, kiedy był przeatakowany przez Mariana No i tych skrzynek nie ma. i brakuje mu skrzynek do produkcji kolejnych ciężkich dział. No tutaj w bazie miał parę skrzynek, więc może uda się z nich coś jedno hakie zbudować. No i jest właśnie robione. Jeszcze do środka komora przywiozła 30 skrzyń, więc nie jest tak źle. Niszczony radar Mariana. Ale spokojnie udało mu się uciec. Wyciągnięte skrzynki z środka, żeby Marian nie mógł zwiększać zasobności swoich magazynów. Natomiast z innych części mapy komora ciągle dostarcza nowe skrzynki. Tym razem 50 trafi do No i jego Marian składu. będzie przygotował kolejny atak. Lazarus tym razem już ma radar, więc wie o tym zbliżającym się ataku, więc może się wycofać. No tutaj przeciwnik zaczyna go zamykać w bazie jego własnej. No i będą mu niedługo potrzebne surowce. A tymczasem z środka kolejne 50 skrzynek na pokładzie komory Mariana. No i teraz wyjeżdża Lazarus z tą komorą. Będzie szukał w innych częściach mapy swego szczęścia. Wykrywanie No ponieważ materializacji ma miał. No właśnie, miał opracowane wykrywanie materializacji, więc widzi, gdzie te skrzynki spadają. I rozwinięcie uzbrojenia na Mają poziomie drugim zrobione przez Mariana. i Marian buduje kopalnię syberytu, więc ewentualnie zabezpiecza się, gdyby chciał sobie zbudować rakietę, to przynajmniej będzie miał surowce. Dokładnie. No a tutaj po zbadaniu tego rozwinięcia uzbrojenia może tak naprawdę badać już technologie syberytowe, przez co się przygotuje na tą 30 minut, aczkolwiek nie wydaje mi się, że ta gra potrwa aż tak długo. Ale zobaczymy, zobaczymy. No przewagę jednak w sile już Marian ma dość dużą. W dodatku 12 naukowców mu bada rozwinięcie uzbrojenia, więc pełne skupienie na opracowaniu tego uzbrojenia. No i prawdopodobnie jak Marian opracuje przetrzecie rozwinięcie, to po prostu przypuści atak na Lazarusa. Z mapy skrzynki może zbierać swobodnie Marian. No jest zamykanie takiego powolnego uścisku dookoła bazy Lazarusa. Ale jednak cały czas. Lazarus wciąż się nie decyduje na opracowanie snajperek, zamiast tego po rozwinięciu uzbrojenia ma już zakalkulowane rozwinięcie optyczne, żeby zwiększyć zasięg radarów. A jednak te snajperki by mi się trochę przydały w obecnej sytuacji. No dokładnie, dokładnie, ale mimo wszystko chce mieć lepszą wizję ten zawodnik. Wydaje mi się, że Marian tak
Czeka teraz na to, na ukończenie tego rozwinięcia uzbrojenia na poziomie trzecim i dopiero po tym będzie chciał przeatakować swojego przeciwnika. Kolejne skrzynki bardzo blisko bazy Ale jednak Marian Lazarusa. nie daje tutaj przeciwnikowi zebrać surowców. No, Lazarus jest trzymany z dala od skrzyni. No, ale mimo to dysponuje sporą ilością ich ciężkich dział. No, to będzie I kwestia, to skończy mu się kto lepiej opłacać rozegra tą bitwę. najbliższą bitwę. Siedem ciężkich dzieł po stronie Lazarusa. No i chyba w sumie w tej samej chwili skończą badania. I dziewięć po stronie Mariana. No i mamy rozwinięcie uzbrojenia na poziom trzeci. W zasadzie u jednego i drugiego. I zobaczymy, na co się teraz decyduje Marian. Rusza te swoje HG, podobnie jak Lazarus. I lekka wymiana ognia. Ale to było tylko takie powiedzenie sobie dzień dobry i odjechanie. I Oj, tamten już. radar mocno obijany. I udało się wyciągnąć Marianowi ten radar, także brak wizji po jednej Tutaj stronie mapy. troszeczkę widzę. A Marian go nie odbudowywuje, jednak chce mieć kolejne ciężkie działa i zbiera już chyba siłę do uderzenia. Przyjrzyjmy się teraz badaniom u obydwu zawodników. Rozwinięcie optyki na poziomie pierwszym i drugim u Mariana. A ludzie z laboratorium wysłani do koszar. Co jest dość, znaczy do No i tutaj zbrojowni w doszło do zasadzie. walki między Lazarusem i Marianem, w wyniku której Lazarus stracił jedno HG. Więc tutaj nie udało się Lazarusowi zainicjować walki tak, żeby ona była na jego korzyść. No i znaczne siły Mariana gromadzą się na wschód od bazy Lazarusa. Jest laboratorium syberytowe u Lazarusa, także on już sobie zdaje powolutku sprawę, że no może będzie musiał rozstrzygnąć być może ten mecz właśnie bombą syberytową. Ostrzeliwany radar na środku. Tutaj Marian ma cały czas przewagę, jeśli chodzi o surowce, więc może cały czas sobie HG dobudowywać. Lazarus dysponuje tylko tymi skrzynkami, które albo spadną gdzieś blisko na środku jego pozycji, albo w sąsiedniej, na lewo od jego bazy. No i Lazarus bada w tym momencie silnik na Syberyt, potem zakolejkowane rozwinięcie technologii syberytowych we wszystkich trzech poziomach. No także gdzieś Czy powolutku. Lazarus będzie chciał się tu ratować rakietą, Dokładnie. w razie gdyby mu się tu nie udało. Czasami dochodzi do wymiany ognia między Marianem i Lazarusem. Ale żadne ciężkie działo nie zostało zniszczone ani po jednej, ani po drugiej stronie. Natomiast dwa u Mariana mocno uszkodzone. No i teraz Marian musi uciekać tym ciężkim działem, które ma na środku. Troszeczkę w złym miejscu. No i Marian zaczyna budować skład pod niedaleko bazy Lazarusa. Czyli gdzieś będą budowane koszary. To ciężkie działo Mariana chyba niszczyło tej skrzynki na środku. Tak. Cały czas nie pozwala swojemu przeciwnikowi zbierać surowców.
Jest zbudowany skład u Mariana. Więc jakieś koszary na środku być może za niedługo powstaną. Marian kończy opracowywać snajperki. A więc... Naukowcy wyciągnięci ze zbrojowni prawdopodobnie będą ją rozbudowywać do koszar, albo będą też budować koszary na froncie. Co jest całkiem niezłym pomysłem. No i jednak laboratorium w bazie. Także prawdopodobnie będzie to laboratorium cyberytowe i on również zacznie się zbroić w broń masowej zagłady. A więc to obaj gracze będą się ścigać po rakietę. No póki co delikatną przewagę pod tym względem ma Lazarus. No ale jeżeli on będzie musiał bronić tej bazy, to tych naukowców chcąc nie chcąc będzie musiał wyciągać z laboratorium. Więc Marian będzie miał tutaj możliwości, że tak powiem, spowolnienia takiego badań. Wyciągnie to skrzynki z środka. Laboratorium, czyli będzie na dwa lawy pracował sobie technologie cyberytowe. No więc to skończy się tylko w jeden sposób. Najpierw. Piękny jest ten zielony dym unoszący się z nad laboratorium cyberytowego. A i tutaj Lazarus wyciąga jedno HG przeciwnikowi, tylko czy je zniszczy? Zniszczy. A i chociaż minimalnie, ale jednak HG stoi dokładnie. Ale była próba jego uratowania. Tutaj Lazarus tak w sumie nie siedzi biernie w swojej bazie, a próbuje tam czasami uszczuplić siły Mariana. Podjeżdża. Laboratorium cybertowe już stoi w bazie Mariana. Tylko nikt w nim jeszcze nie pracuje. Na razie rozwinięcie optyki na poziom trzeci. Jednak te radary chcę, żeby były jak najsprawniejsze. A tymczasem Lazarus kończy rozwój technologii cyberytowej na poziomie drugim. Także wydaje mi się, że w tym wyścigu po rakietę cybertową, jeżeli Marian nie dobuduje drugiego laboratorium, no będzie Lazarus startował z przewagą. Jeszcze Lazarus w dodatku ma... Kończy, znaczy w sumie rozpoczął opracowywanie rozwinięcia cyberytowego na trzeci poziom. Jeżeli uda mu się to skończyć przed 30 minutą, a potem pracuje sobie rozszczepienie, to jego rakieta będzie naprawdę szybko powstawała w fabryce. Natomiast Marian kompletnie lekceważy opracowywanie jakichkolwiek rozwinięć cyberytowych. No zbudował laboratorium, tylko tyle. Póki co. Jest przekonany, że jego siły w pobliżu bazy Lazarusa wystarczą, żeby jakoś spowolnić jego badania. Natomiast Lazarus sobie z tego nic nie robi. No i będzie na dwa laby badał te technologie cyberytowe. Dokładnie, drugie laboratorium dostawiane już u tego zawodnika. Jest również rozwinięcie optyki na poziom trzeci i dopiero teraz zakolejkowany celownik laserowy. No okej, to badanie nie trwa jakoś specjalnie długo, więc no można było je zrobić wcześniej, mam wrażenie. A zawsze by troszeczkę pomogło. No, Marian jednak też zdecydował się na drugie laboratorium. Czy będzie oj, też wyciągnięcie teraz mechanika na środku. Jeszcze... Tutaj te koszary. No mechanik śpi, ale nie próbuje. Ma do niego zasięgu snajper. Czy on zdąży się uratować? Nie zdąży, on zginie tutaj. Nie. Zawsze próbował blokować swoim ciężkim działem, że się mechanik wybudzi, no ale niestety. I to jest właśnie dobrze ustawiony snajper. Tutaj wyciągnięte było HG już po stronie Mariana. No i wydawało się, że znowu mały punkcik złapie Lazarus, ale tymczasem snajper odwrócił to całkowicie na korzyść Mariana, bo wyciągnął on ręcznie sterowane HG, wyciągnął mechanika oraz jedno HG sterowane komputerowo, także no duży plus dla niego. No to są właśnie te koszary na platformie. No ale nie dość, że snajper ma dość dobry zasięg, to jeszcze stawiane na platformie oczywiście, dodatkowo to zwiększa. Wyciągnięte również skrzynki z środka.
Zaro jest kompletnie zepchnięty do defensywy. Przerabia swoje bunkry w wieżyczki. Będzie tutaj jeszcze dodatkowo bronił się. No on tutaj liczy na tą bombę syberytową, ewidentnie. No to jest jego w obecnej sytuacji jedyny ratunek. No a Marian kolejne technologie dodaje. Syberytowe tym razem, także no... Musi troszeczkę tutaj nadgonić. Będzie się dołączał do tego wyścigu zbrojeń. Ale Lazarus nie ma drugiego laboratorium syberytowego, więc... Ale prawdopodobnie dostawi w momencie, kiedy skończą się badania nad rozwojem optyki w jego laboratorium. Ewentualnie jeszcze jednego mechanika mógłby ciągnąć z bady. Ten inżynier w zasadzie tutaj niepotrzebny jest Lazarusowi. Nie wiem, skoro ma sterowany komputerowo dźwięk, tak naprawdę inżynier mógłby się zajmować badaniami w tym czasie. No w sumie. Ma dwie komory. Baza jest raczej zaprojektowana w taki sposób, że wszędzie te skrzynki dałoby rady przenieść. Chociaż tutaj, gdzie się pojawiły teraz, nie jestem pewien, czy dałaby rady wjechać ta komora. Chyba nie. 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 Tutaj musi... Okej, czyli taki no mały błąd, jeśli chodzi o projektowanie tej bazy. Gdyby ta elektrownia nie była tutaj, tylko na przykład tutaj, to wszystko byłoby ok, bo komora by sobie tędy przejechała, zebrała te skrzynki i wyładowała w magazynie. A tymczasem no... No i... Lazarus kończy już trzecie rozwinięcie syberytowe, więc jest o wiele, wiele bardziej do przodu w tych badaniach. No i zobaczymy, jak pójdzie mu wyścig po rakietę. Dokładnie. No i czy będzie dostawiane drugie laboratorium syberytowe? Powinno być według mnie. U kogo? U Lazarusa. Jest przecież. A, są dwa, przepraszam, nie zauważyłem tego. Dobra, mój błąd. A u Mariana w sumie to laboratorium, które stoi na froncie, generalnie jest dość łatwym celem, gdyby się Marian zapuścił pod tą bazę, ale raczej tego nie zrobi oczywiście. Jak gdyby Lazarus się zapuścił pod bazę Mariana. No i mamy 30 sekund do rozpoczęcia badań nad syberytówką. Tutaj duży respekt czują przed sobą obydwaj zawodnicy. Wiedzą, że to jest już walka o... No o półfinał tak naprawdę. Więc żaden z nich nie chce przegrać w tym momencie. W turnieju. Teraz jest taki najgorszy moment, kiedy można odpaść z turnieju w sumie. No. Rozwinięcie optyki już no prawie i ukończone. No już dostępno. Dokładnie, ale Lazarus jeszcze go jej nie bada, w sensie rozszczepiania syberytu, natomiast... Marian już wystartował. Marian już wystartował, tylko nie ma tego technologii syberytowej na poziomie trzecim. Także ta rakieta będzie dłużej powstała w jego fabryce. Lazarus popełnił mały fail, ponieważ nie opracował sobie rakiety zwykłej, a ta technologia jest wymagana, żeby... O rany! ...zacząć rozszczepiać. No, duży błąd w tym momencie. Ewentualnie Lazarus będzie mógł nadrobić to jakoś w momencie, kiedy już będą obaj budowali. No i Lazarus będzie troszeczkę szybciej budować, ponieważ ma to rozwinąć na poziom trzeci syberytowy. I ta wieża jest prawdopodobnie przygotowana na syberytówkę właśnie. Tylko to jest trochę ryzykowne, co robi Lazarus, bo w tym miejscu tą rakietę syberytową będzie mógł wyciągnąć Marian. Dobra, jest już badane rozszczepianie syberytu u obydwu zawodników. No i Marian, Lazarus przeznaczył do tego 11 naukowców, a Marian w sile 12 tego bada, czyli będzie niwelował tą przewagę Lazarusa w postaci opracowanej technologii syberytowej na poziomie trzecim. Natomiast więc tak to się skończy. Natomiast gdzie są ludzie Lazarusa? On tutaj powinien spokojnie przeznaczyć jeszcze jedną osobę do badania tej syberytówki. Jeden inżynier
skończył właśnie budować rozbudowę sybertową do fabryki. A, dokładnie. Jest teraz wymiana, mała żonglerka. Tutaj jeszcze jeden naprawia komory i on pewnie też zostanie odesłany za chwilę do badania rozszczepiania Syberytu. No i mamy małą stagnację, bo oboje chyba chcą to zakończyć w sposób wybuchowy. No i rozszczepianie Syberytu, no zauważalnie szybciej u Mariana. No i wszystko się zakończy, kto szybciej wybuduje rakietę Syberytową. Tutaj jeszcze. Pytanie, gdzie ona jeszcze poleci? No tak, w zasadzie tak. Mariano tyle ma jeden prosty cel, prosto w bazę Lazarusa. Lazarus natomiast albo w te pojazdy Mariana, albo w Może. bazę jego. Może też wysłać na zwiat radar. Wjechać nawet w te pojazdy, żeby zobaczyć, gdzie one stoją, i wtedy odpalić rakietę. Tylko że baza jest łatwiejszym celem, zwyczajnie. I teraz tak. Jeszcze Marian z snajperem próbuje uprzypić mechaników Lazarusa. Okej. No, czasami dochodzi do małych pojedynków. Teraz mała zamiana sytuacji, bo to Marian ma 5, ma 11 naukowców na badaniach, a Lazarus 12. No i ta sama sytuacja u Mariana co wcześniej u Lazarusa, czyli Marian wymienia rozbudowy w swojej fabryce, dostawia rakiety i będzie też dostawiał rozbudowę syberytową. Tylko pytanie za co? Podejrzewam, że za radary. Lekko obite HG. No i dobra, przeanalizujmy tę sytuację, jeśli chodzi o budowę bomby syberytowej. No, przewagę w badaniach ma Marian, ale nie ma trzeciego poziomu rozszczepienia technologii syberytowej, więc wolniej będzie pracować jego fabryka. Dodatkowo nie ma on żadnej wieżyczki przygotowanej i nie wiem, czy będzie teraz to robił, żeby wybudować na niej rakietę syberytową, czy może będzie po prostu budował pojazd. Jeżeli będzie budował pojazd, to będą tam dodatkowe sekundy, które będzie musiał poświęcić na nieco dłuższą budowę tej rakiety niż na wieżyczce. Tutaj Lazarus może jeszcze wrócić do tego wyścigu. Wykorzystać to może. Dokładnie. Okej, kolejny naukowiec odciągnięty od badań w bazie Mariana. No i teraz komentujemy bardziej to, co się dzieje w bazach zawodników, bo tutaj się rozstrzygnie wszystko, niż to, co się dzieje na froncie. Zdecydowali się pójść w broń masowego rażenia. Dokładnie. Budowany jest jeszcze radar u Mariana, także on chyba chce jeszcze jeden radar wybudować i dopiero potem będzie niszczył tą rozbudowę radarową, ale musi to robić w miarę szybko, bo rozszczepianie Sybirytu już się kończy u niego. Tutaj cały czas dochodzi do walk, małych walk z Marianem a Lazarusem. No tak, cały czas się rozstrzygują obydwaj zawodnicy. Ciężko uszkodzony HG, który trzeba prędko naprawić. A, to jest mechanik pierwszego poziomu, czy że on się gdzieś chyba tutaj niedawno zrespił. No i bardzo długo będzie naprawiał to działo. Okej, próba wyciągnięcia snajpera, ale lekko tylko obijany. I ten schowa się w koszarach. Paradoksalnie najbezpieczniejszym miejscem na tej mapie mogą być właśnie te koszary Mariana wysunięte na froncie. Jak tylko te rakiety syberytowe będą dostępne. Dobra, jest radar u Mariana. Teraz dwóch ludzi przerobionych na inżynierów będą rozkładać rozbudowę radarową. I niebawem będzie rozszczepianie Syberytu ukończone. No i Troszeczkę pytanie, czy nadrobił Marian będzie Lazarus chciał. te badania. Wyciągnięte w Ojej, końcu to ciężkie działo. No nie tak jak dali im mówiliśmy, no. naprawić. Paul Birket, no, nie jest najlepszym mechanikiem, co by tutaj dużo nie mówić.
Zakończone rozszczepienie Sybrytu u Mariana i nie ma on rozbudowy sybrytowej, także to są kolejne sekundy, które działają na korzyść Lazarusa. Za to jest Lazarus już pełni fabrykę, ma przygotowaną. Dokładnie, za to jest rozszczepianie, jest technologia sybrytowa na poziomie trzecim u Mariana, także od któregoś momentu ona no będzie po prostu przyspieszy już budowę tej rakiety. No i Lazarus w swojej chwili też już wysłał do fabryki, więc obaj gracze w miarę równocześnie wystartują swoją rakietą. No i wygląda na to, że w tym pojedynku wygrywa póki co Lazarus. Dziwię się, że Marian, mając taką przewagę na mapie, taką kontrolę, nie próbuje gdzieś spowolnić tych badań, atakować jakąś większą liczbą HG tutaj bazy wroga. No, całkowicie skupiony na robieniu tej rakiety. Po lewej stronie wykrył radar Mariana, ale nie goni go. Okej, mamy poruszenie na froncie wszystkich HG, więc chyba coś tu się za chwilę będzie działo. Marian chyba poczuł zagrożenie. I zobacz, ta rakieta jest zbudowana w takim miejscu, że to działo może zostać zniszczone. Ta manualna wieżyczka. I on jak podjedzie tym radarem, tutaj on będzie widział tą wieżyczkę. No zobacz, przerzucenie części sił na drugą stronę i chyba będzie chciał wyciągnąć tą wieżyczkę od Lazarusa. Wie, gdzie jest zagrożenie całe. No ale ostrzeliwane HG. Koordynowany atak z dwóch stron. Dokładnie. Tutaj Lazarus cały czas próbuje naprawiać tą wieżyczkę. No i tutaj Marianowi jednak rozbił całą armię Lazarusa. No i to chyba jest... będzie koniec. Koniec. Nie doszło do zbudowania rakiety, ale było blisko. A Marian może to jeszcze zrobić. No a w tym wyścigu zbrojeń mimo wszystko to Marian ma bardziej wybór, ale to jest czterech mechaników w fabryce, to dlatego zdobył tą przewagę Marian w budowie rakiety sybertowej. No ale bomby jednak nie zobaczymy. Mechaników niektórych Lazarus trzymał w swoich pojazdach. Dokładnie, także znamy pierwszego półfinalistę. I jest nim oczywiście Marian, no i gratulujemy Marianowi. A Lazarusowi życzymy powodzenia w drabince przegranych, oczywiście. No i Marian jest pierwszą osobą, która zapewniła sobie, że tak powiem, jakąkolwiek nagrodę w tym turnieju, bo za dostanie się do półfinału z drabinki wygranych jest minimum trzecie miejsce w całym turnieju, także... Także teraz już będzie tylko walczył o wyższe miejsce na podium, Marian.